Dzień dobry, to jest Poranny Inspirator i dzisiaj będziemy rozmawiali o odpowiedzialności, a mianowicie o tym, żebyś wziął odpowiedzialność za swoje życie. Ja widzę wkoło bardzo dużo marudzenia na rząd, na politykę, na kraj, na drogi, na zarobki, na to, na tamto. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Jeżeli uważasz, że za mało zarabiasz, to w takim razie zdobądź kwalifikacje i awansuj. Naucz się języka, zdobądź jakieś dodatkowe umiejętności i po prostu awansuj i będziesz zarabiał więcej. Albo załóż własny biznes i wtedy będziesz sobie morzem, statkiem, żaglem, okrętem, sterem. Będziesz robił wszystko, co ci się podoba, ale będziesz też miał znacznie więcej pracy. No tak to po prostu działa. Ale weź odpowiedzialność za swoje życie. Jeżeli nie lubisz zimy, no to wyjedź z Polski do innego kraju, a nie narzekaj, że bo u nas jest chlapa, bo jest szaro, bo jest ciśnienie takie, bo śnieg pada, bo śnieg zalega, nie ma jak zaparkować. No to wyjedź z Polski. No i wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, łatwo ci powiedzieć, ale ja nie mam tyle pieniędzy. No to zadbaj o to, żebyś miał te pieniądze, tak? To kogo to jest wina, że nie masz tyle pieniędzy? Moja? No prawdopodobnie nie, zatem musisz o to zadbać. Jeżeli uważasz, że twoi pracownicy są nierzetelni, a też dostałem jakiś czas temu taką wiadomość, gdzie jeden pan narzekał na swoich pracowników, że bo ja mam takich ludzi i oni się w ogóle obijają i oszukują i tak dalej. No ale hej, sam ich zatrudniłeś, tak? W takim razie ustal procesy, procedury, powiedz czego oczekujesz, daj też wolną rękę, żeby ludzie podejmowali samodzielnie jakieś decyzje. Jeżeli coś jest nie tak, no to również wyjaśniaj to, że słuchaj, to i to było okej, ale byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy to zrobili tak, tak i tak. No to są normalne rzeczy, że coś trzeba poprawić, tak? Nikt się nie obrazi, jak po prostu na to, że ty chcesz mieć, żeby w twojej firmie pewne rzeczy były lepszej jakości. No przecież to jest normalne, prawda? Żeby to wszystko lepiej funkcjonowało, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że tak naprawdę ty nie jesteś żadnym szefem, tylko szefem wszystkich szefów jest zawsze klient, ok? Tak to wygląda. Jeżeli jesteś samotny, to też nie narzekaj na to, że bo ja to jestem nieśmiały, jestem samotny, nikogo nie mogę poznać, bo wszystkie te dziewczyny dzisiaj to są takie głupie, puste lalki, albo wszyscy faceci to dzisiaj nie myślą poważnie o związkach, tylko chcą się tylko zabawić i rzucają dziewczyny w kąt. No nie! Jeżeli jesteś samotny, no to wyjdź do ludzi. Jeżeli brak ci pewności siebie, no to pracuj nad tym, znajdź jakąś wiedzę, idź na jakiś kurs, szkolenie, popracuj nad tym, po prostu. Uważasz, że w Polsce podatki są za wysokie? No to dowiedz się, jak te podatki można zoptymalizować. To załóż firmę w innym kraju. Ale ja nie znam języka. No to się naucz, tak? To się do jasnej cholery naucz. A nie marudź, że w Polsce jest tak czy siak. Jeżeli tu ci się nie podoba, hej, droga wolna, granice są otwarte. I zawsze pamiętaj, że to, co robiłeś kiedyś, doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś aktualnie. To, jakie decyzje podjąłeś kiedyś, doprowadziło cię do tych wyników, które masz dzisiaj. Więc jeżeli nie do końca jesteś zadowolony z tych wyników, to może warto coś zmienić. Może warto właśnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Może marnowałeś ten czas. Może odwlekałeś z jakimiś decyzjami. Może obracałeś się w złym towarzystwie. Ja nie wiem, tak? Albo może przez swoją lekkomyślność byłeś w jakimś złym, toksycznym związku. No tego typu rzeczy się po prostu dzieją. Ale hej, to nie jest tak, że jak kiedyś miałeś jakąś złą sytuację, to, że już jest całkowicie wszystko stracone. Nie. To jest to, gdzie jesteś dzisiaj, to jest twoja sytuacja wyjściowa. I od tego, jakie dzisiaj podejmiesz decyzje, zależy całe twoje przyszłe życie. I czy da się nad tym przejąć kontrolę? Czy da się nad wszystkim przejąć kontrolę? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, no bo duża ilość, jest tak duża ilość zmiennych, że czasami trzeba trochę szczęścia, czasami będziesz miał zwyczajnego pecha, będziesz jeździł zgodnie z przepisami, ale ktoś w ciebie uderzy, zarysuje ci auto. No różne rzeczy się dzieją. Czasami dobrym ludziom dzieją się złe rzeczy. No po prostu tak to się dzieje. Ale pamiętaj, że od twoich wyborów i od twoich decyzji zależy twoje życie i życie twoich najbliższych. Wszystkiego nie można kontrolować, ale też, jak już wiesz z poprzedniego mojego nagrania, w zasadzie z nagrania, które nagrałem trochę wcześniej, nie masz wpływu na wszystko, ale masz wpływ na to, jak na daną sytuację zareagujesz. Zatem weź odpowiedzialność za swoje życie. Jeżeli podobało ci się to nagranie, a mam nadzieję, że tak, i chcesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, to oglądaj więcej moich filmów i daj łapkę w górę, zostaw komentarz, subskrybuj kanał, żeby być powiadamianym o kolejnych nagraniach. Dzięki temu właśnie będziesz dostawał powiadomienia. Mam nadzieję, że te nagrania ci się po prostu podobają. I jak my będziemy widzieli aktywność z waszej strony, no to będziemy nagrywać oczywiście tego typu rzeczy znacznie więcej. I mam dla ciebie jeszcze jedną wiadomość. W opisie do tego wideo znajdziesz link do bezpłatnego e-booka. Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Więc jeżeli jeszcze go nie masz, to pobierz go sobie. To jest 175 stron samych konkretów na temat motywacji, produktywności i laserowej koncentracji. A jeżeli zamierzasz mieć własny biznes, albo może już masz, albo chcesz go rozkręcić, to wierz mi, tego typu wiedza jest naprawdę na wagę złota. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia jutro o 6:30.